Na żółto się. Musi wyprostować, kurczę. Dobra, no ale lecimy z tematem, zobaczymy co nam się uda. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku RC Majstra. Dzień dobry, witamy dzisiaj serdecznie. Kuba trochę dorósł, pobawimy się zabawkami. Ja mam Land Rovera Defender. Ja mam Mercedesa Arox Crane Track. No to przystąpimy do wyjęcia. Są to zabawki, a się zakurzyły nam trochę na szafie. Kupione w ATA w Blue City. ATA w Blue City nam daje duży potencjał do zabawy, jeśli chodzi zarówno o zabawki, jak i o modele. Tu przecinam jednym śmiałym cięciem. Jednym śmiałym cięciem. Zobaczcie, jeszcze chyba nikt nie robił takiego unboxingu, że ojciec z synem się bawią zabawkami. Wyjeżdżam albo swoim przynajmniej sprzętem. My takowego nie widzieliśmy. Ja dobra, pudełko na razie odstawimy na bok. Zaczynamy może po kolei. Widzowie sobie mogą zobaczyć. Się ten niech sobie stoi. O, tak. Drzwi się nie otwierają. Kolor zielony. Zielono-czarny. Koła są duże. Proponuję go. Też go proponuję. Pozbawić opakowania. A żeby nasi fani mogli podziwiać ten pojazd razem z nami. Jesteśmy ciekawi, jak to będzie się zachowywać. Udało mi się uwolnić. Pokażę do kamery. Nadajnik. Tak to wygląda. Możesz od razu z programu o traktorku, że trzeba mieć krzyżakowy śrubokręt. Trzeba takowy śrubokręt krzyżakowy mieć w swym posiadaniu. Tu już mogę odkręcić. I zakładamy tam dwie baterie typu AA. Możesz odkręcić. Bo nie przerośnie mnie to zadanie, mam nadzieję. A słuchaj, mamy jeszcze eskorty WRC do pomontowania. Ciach, ciach, ciach. Z podwoziami TT02, czyli to już będzie taki pierwszy modelarski krok. Ale zanim do tego przejdziemy, plus i minus. Takowe bateryjki należy nabyć drogą kupna. Zobaczymy, co tutaj mamy. Tutaj mamy zobacz, jakie fajne. Czy to się tak da? Oczywiście, da się odkręcić. Mamy takie motylkowe wkręty. Zobacz, jakie fajne. Czy to widać, nie widać? Pokażemy to potem z bliska. Czy ja tu konstruuję naszą aparaturę. Zasilanie i sterowanie tego, ponieważ to jest zabawka od Double Eagle, bardzo fajna zabawka w wysokiej miga jakości. Tutaj taka diodka. To będzie zapewne tak samo działało jak w traktorku Ursus lub jak kto woli ciągniku rolniczym. Natomiast tutaj mamy zagwozdkę. Poproszę cię śrubokręt, bo tutaj o ile to się odkręciło tak motylkowo, o tyle tutaj musimy wjechać głęboko śrubokrętem krzyżakowym. I tutaj jest nieodzowna rola rodzica. Tak jak mogę. Dlatego odkręcasz. Żeby dziecku pomóc trzeba. No dokładnie. A propos, dlaczego pokazujemy ja Defendera, a Kuba będzie wam ciężarówkę pokazywał? No Kuba, powiedz dlaczego. Dlaczego będę pokazywał? Ponieważ kwalifikacje. Mam stosowne kwalifikacje, aby to uczynić. Gdyż udało mi się zrobić prawo jazdy kategorii C. Udało ci się, to jest złe słowo. Miałeś wszelkie kompetencje. Miałem szczęście, że zrobiłem to prawo jazdy. Egzaminem. Nie. Mam nadzieję, że mnie wspomożesz w pokazywaniu jako osoba bardziej obeznana technicznie. Oczywiście, że cię wspomogę, czyli dwie się palcami udało odkręcić, no ale generalnie bez krzyżaka się nie obejdziemy. Motylki można odłożyć na tak. Bok. I teraz tutaj nauczony. Aha, i teraz trzeba w tym pudle, jako że tutaj jest takie białe dodatkowe ale pudełeczko. Pokaż bardziej do kamery może. O, tak. Dokładnie tak jak w ciągniku, tutaj od dołu.
bo model, czy jak to woli, zabawka jest zasilana akumulatorkiem, więc tu jest też i ładowarka. Co prawda może ładowarka to za duże słowo, bo tu jest samo takie port USB do ładowary, takie jak macie przy telefonach, więc bez tego bystro nie pojedziemy. Przy okazji możesz, Kuba, obejrzeć, ja to wyjmę, a ty sobie obejrzyj Defendera, czy twoim zdaniem jest to odzwierciedlenie prawidłowe. Koła są za duże, koła są takie monsterowe, takie koła jak po tuningu offroad, ale ta akurat jest, uważam, na plus dla tej zabawki. Mimo iż nie orientuje się za bardzo w samochodach terenowych. Ogólnie, co istotne, ten Land Rover jest w skali 1 do 14, czyli jest 14 razy mniejszy od prawdziwego Land Rovera. A ciężarówka jest 1 do 20, zobacz tam na opakowaniu, bo normalnie przecież ten Land Rover powinien być, gdyby były w tej samej skali co ciężarówka, 1 do 20, to ciężarówka powinna być znacznie większa od Land Rovera, a tak nie jest, dlatego że to jest skala 1,14, a to jest 1,20. Ciężarówka jest bardziej zmniejszona, dobrze. Bardzo ładny samochodzik. Bardzo ładny. Wydaje się być odwzorowany, tak, skrupulatnie. I tutaj jedziemy dalej z koksem, też odkręcamy. Ponieważ tutaj aparatura jest na 100% nieproporcjonalna, chociaż jeszcze tego nie włączyliśmy, ale tym się charakteryzują zabawki, to mamy trymowanie, żeby jechała na wprost, to tu jest trymer do jazdy na wprost. Aparatura jest, możesz ją wyłączyć na razie. 2,4-gigowa, 2,4 GHz, co to nam daje? To nam daje to, że możemy na przykład, gdy sobie kupimy, tak jak wy sobie na przykład kupicie ojciec z synem po samochodzie, a macie 2-4-gigowe aparatury, to się nie zakłócają, można się równolegle bawić. Dokładnie. W wielu zabawkach marketowych tak nie jest, chociaż może w tej chwili już jest, ale do tej pory tak nie było i bardzo często nie można było się kilkoma zabawkami jednocześnie bawić, ponieważ jedna drugą zakłócała. Implementujemy akumulatorek, który zapewne jakoś wstępnie jest naładowany. Miejmy nadzieję. Akumulatorek jest mały i lekki, litowo-jonowy, 500 mAh. Poprawnie, Kuba, 7,4 V, czyli tak jak w prawdziwych modelach. Pojemność jest co prawda mała. Przykręcamy. Opony są gumiaste, chociaż są, puste w środku, bez pianek. Nie ma mechanizmu różnicowego. Napęd jest na tylną oś bez mechanizmu różnicowego, czyli tak dość prymitywnie, ale to, że na dwa koła, to akurat dobrze, bo się będzie dzielność w terenie poprawiała. No więc co, poproszę cię, zawsze włączamy najpierw nadajnik. My mamy pistrycka elektrycka. No, włączyłeś? Włączyłem. Ja też włączyłem i na razie się nic nie dzieje. To ja może coś kliknę. O, jest dobrze, zobaczcie. Czyli dajemy tak. O, nie ma proporcjonalnego skrętu. Nie, no bo tu nie będzie. Dajemy. To jest prawo, lewo. Dobra. Poczekaj. Nie odjeżdżaj jeszcze. Nie zamierzam. Nie odjeżdżaj jeszcze. No, jedź do mnie. Stout. Daję ogień. No. Będzie szybki. Czyli... Ale to jest unboxing, żeby nie było, tak? Dokładnie. Czyli zunboxingowaliśmy. Czy jakieś tutaj są dodatkowe? Weź nie go do rączek. Nie zauważyłem, szczerze powiedziawszy. Naciśniemy coś. Światła się zapalają, popatrz w kamerę. Z przodu się zapalają. Z tyłu się nie zapalają, czyli tylko reflektory jak dajemy do przodu. Do mnie daj, zobaczę. Tak, reflektory jak dajemy czy w przód, czy w tył, to się zapalają. I mamy tylko światła drogowe. Ale dość widzę, że zasuwający będzie to sprzęt. Więc mamy koniec unboxingu. A cena jaka, może powiemy? A cena, no to zobaczcie. Otwieramy przeglądarkę, wpisujemy zabawki, myślnik, model.pl. Klikamy zabawki, po lewej stronie Double Eagle i mamy samochód zdalnie sterowany Land Rover Defender 288 zł. Od razu sprawdzamy kolejny z prezentowanych samochodów, a jest to Mercedes Arox z żurawiem
aktualnie jest w promocji za 323 zł. Poprzednia cena to 377 zł. Wyłączyłeś? Nie. Apatury nie wyłączyłem. Apatarura. Tu jeszcze mamy taki oto sprzęt. To jest Mercedes. I po kolei go zwróćmy uwagę, jak jest ładnie zapakowany. To sobie... Nie rwiemy. Pardąsik. Postaramy się zrobić to nad wyraz delikatnie. Zobaczymy, czy to się da wyjąć, czyli nadajnik. O, jest. Tutaj mamy funkcję pewnie do dźwigu. Bo dźwig jest tu sterowalny. Obiecujące. O, jest podobnie jak w traktorze, zobacz. Jest więcej, będzie uruchamiał się silnik. Czyli to jest Podajmy do porównania. Tu mamy więcej dużo możliwości. A to jeszcze wszystko delikatnie później. Ale to chyba takie szczegóły, to będziemy w następnym odcinku się dopiero dobrze bawić. Ramową prezentację dzisiaj. Uważaj, żeby nic nie wyleciało. Dobra. Patrz tam, łapaj, trzymaj to do oko. I tutaj mamy cztery takie z dziurką uchwyciki, jak tutaj. W związku powyższym trzymaj model tego Mercedesa. No. Raczej tak, jak go będziesz dociskał, to nie wiem, czy nie, to... Czekaj, pozwól, że wezmę w tą stronę. Pozwolę. Przejedź tamtym sprzętem do siebie. Element wizualny będzie stanowił. Jeszcze widzę, będziemy zaraz poszukiwać kolejnych elementów. Nie jestem leworęczny, jestem praworęczny, dlatego mi było niewygodnie i musiałem przechwycić. Także model ciężarówki jest o wiele bardziej zaawansowany jak Defender, aczkolwiek Defender jest szybszy, czyli ja się wcielę w postać leśniczego, a Kuba się wcieli w postać nowoczesnego drwala. Jak ostatnio żeśmy od Double Eagle pokazywali sprzęty rolnicze, to teraz żeśmy się bardziej w kierunku lasu. Leśnictwo. Się skierujemy. Stało się głównym nurtem dzisiejszego odcinka. Pozdrawiamy wszystkich leśniczych i gajowych, jeżeli nas oglądają. Dajcie znać, ile was jest. No i co? I taki leśniczy czy gajowy to zapewne ma dzieci. Być może. Chyba, że prowadzi żywot samotnego wilka. Też może, bo też takie są przypadki, no właśnie. Tak? O, panie kochany, co tu poleciało? Lecimy. No dobra, to wszystko będę tu wyłapywał. Dobra, jak wyłapałeś, uważaj, żebyśmy nie pogubili śrubek. Dobra, nie pogubili. Staram się. To trzeba. Samochodzik już jest uwolniony. Z rozmysłem uwolniony. Śrubka mi wypadła. Ja wiem, że tego widzowie teraz nie widzą, ale nie potrafię tego zrobić. To jest po prostu przyklejone, bo tutaj oprócz tego samochodu są bele, pokaż bele. O, proszę, takie oto bele. Teraz mamy. Jak to wyjęliśmy, to mamy dwa naklejka plastikowe drzewo mamy. Co tam jest? Naklejka 2.4 GHZ. No dobra. Być może odpadła z aparatury. A nie, na aparaturze o tym też już jest. Już mówiłem wcześniej. No dobra, i dobądźmy modelu. Dobądźmy modelu, tak? Jeszcze niektórzy mogą model tutaj. A nie mówią co chcą. My już żeśmy nie takich mieli na kanale. Ale mądrali. Jest, natomiast żeby wejść dobrze w środowisko modelarskie, to trzeba mieć fajne zabawki. Nie, jeszcze nie weźmiemy, bo musimy tu dokładnie obejrzeć. Bo tu mamy akumulator. Tak, tu mamy większy akumulator. Przeczytaj, co tam jest napisane. NIMH to jest, tak? To ciekawe, niklowo-wodorkowy. Dokładnie, 400 mAh, 4,8 V. I tu mamy ładowarkę do tegoż NIMH-a, a tu jeszcze znalazłem hak. I tu mamy jeszcze hak. Słuchajcie, ważne, żeby się teraz nie pomylić, bo NIMH na pewno, ta ładowarka, choć wygląda tak samo, to jestem przekonany... Czy jest jakoś oznaczona może? Mi powiedz. No zobacz. Jest. No w sensie pojemnościowo jest inaczej opisane. No, ale to jest do ciężarówki, prawda? To jest do ciężarówki. Tak, dokładnie. Czyli to do ciężarówki. Na pakę. To na pakę do ciężarówki. Tu mamy dźwig.
Bela, położymy. Bela. Jedna na drugiej. Dobra, będziemy krzyża robić. Tak, no dobra, i co? Szybciutko uruchomimy. Najpierw to ja trzeba ci dam wyposażyć. Dwa paluszki, wyposaż nadajnik. Nadajnik w bateryjki. Czerstwe bateryjki, co? Czerstwa po czesku to oznacza świeża. Ja przy okazji tutaj pokażę, o, tutaj się otwiera. To był kącik lingwistyczny tego odcinka. Rcmeister uczy i bawi. Widziałeś pan, jak ładnie? Nie, no elegancki jest, powiem ci, ten model. 1,20. On mi się bardzo podoba. Mnie też się bardzo podoba, szczególnie jego przód mi się bardzo podoba. Więc mam wrażenie, producent postawił na odwzorowanie szczegółów. I teraz, co ciekawe, tak, dlatego nazywamy go modelem, bo to jest prawdziwy Mercedes. Zwróćmy uwagę. Elegancko. Teraz przyjrzymy się napędowi. Zobaczcie, cztery koła napędzone na sztywno, no. Tak, bez dyfrów. Przednie koła luzem. No to odkręć od razu tutaj. Podłączymy tego Nimcha, zobaczymy, czy on w ogóle... Chcę przetrafić. O, trochę ci się rączki trzęsą, panie kierowcy. Tam. Dawno przed kamerą nie występowałem. Tam jest elegancko. No to wepniemy. Co prawda jeszcze nie uruchomiłem, ale wydaje mi się, że jestem dość wepniesz, kompetentny. A jeszcze wepiąć. Jest tylko jeden rodzaj wepięcia, prawda? Trzeba popatrzeć dobrze. O! Dobrze, wyszło? Tak. Wejszło jak trzeba. Pamiętajcie, że podczas wpinania trzeba się popisać niepospolitą inteligencją. Taką jak ja przed chwilą. A nie niepospolitą siłą. Czekaj, popatrz dobrze, bo tu te dwa wąsy muszą wejść. O, siedzi elegancko. Wkręcamy. Co starsi widzowie pamiętają, że aspekty techniczne nie były nigdy moją mocną stroną. Wiesz, ale tu poradziłeś sobie wyśmienicie. No, dziękuję. Dobra, włącz... Dobra, apatura jest włączona. Apatarurę. Apatarura jest włączona. Tak? Tak. Ja tu włączam też. Nie, chyba wyłączyłeś właśnie. A dlaczego? Bo to się coś zapaliło się, jak podpiąłem akumulator. Nie, no jest na on. Czyli jest dobrze. Ale co? Poczekaj. A, może trzeba uruchomić silnik. Tak ostatnio było. A może źle wpiąłeś ten akumulator, znając ciebie. Jest to bardzo prawdopodobne. Stawiałbym, że jest to duża doza. Przytrzymaj mi ten model. Dobra. Weź ten. Chociaż, nie no, przecież zaświeciły się a te. A klik zrobiło? No zrobiło, zaświeciły się nawet te reflektory. No ale zaświeciły się, po czym zgasły. No, no widzisz pan, już żeś dał. Ciało. Już żeśmy... Nie, za płytko wsadził, no, młody człowiek. Niestety. O, a, teraz nie zrobiło. Pstrykło. Teraz musi zrobić pstryk, widzicie? I po to jest mi asystent potrzebny, bo w razie wy sobie podobnie możecie nie poradzić. Dokładnie. Czyli trzeba jednak nieco siły w to włożyć. Trzymaj go oburą. Wcześniej mnie instruowałeś, że trzeba się wykazać niepospolitą inteligencją. Jest na on? Jest. A u ciebie jest włączone? U mnie jest włączone. Odpalamy maszynę. Tak jest. Uruchamiamy lewym guzikiem. Tym tutaj, proszę. I dobra. Jedziemy. Jedź. O, poszedł ostro. Dobra. Dźwigiem. Poczekaj, światła włączę. O, poczekaj. Kurcze blade, patrzcie. Drodzy widzowie. I z tyłu też są. Czyli ciężarówka jest tutaj bardziej. Naciskam. Bardziej jest o, za. A cyk. Sprzęt silnie jest. Silnie wyposażony. Rusz dźwigiem, da się ruszyć dźwigiem. O, w drugą stronę, w drugą. Drugą kolejką. Że tym ty, bo coś nie, pan, coś nie panuje nad tym dźwigiem. No, może tobie lepiej pójdzie. Totalnie, tutaj. No widzę w różny, o. Najpierw a ty gdzie ty go dałeś? A, do dołu. Widziałeś? Ale fajne. Dobra, to słuchajcie, drodzy widzowie. To był, zagasimy silnik. To był unboxing. Takie dwa samochody mamy do zabawy. Jeszcze na pakę załaduj te
Bele. Ale to trzeba bele tym chwycić, to nie będziemy to, tak... Nie będziemy. Nie po to mamy ten dźwig, żeby ręcznie pakować na bele. Także w tym odcinku to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Nie powiemy kiedy, ale musimy zdobyć pewne doświadczenia, jeśli chodzi o jazdę i obsługę tych obu jakże wspaniałych pojazdów. Subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie sytuację, a my się z Wami w tym odcinku żegnamy. Cześć. Na razie. Hej. Dobra. Fajny sprzęt. Zajebiste, kuźwa. Ej, ten Mercedes to jest topowy, naprawdę. Czy w ogóle, czy nie gadaliśmy na marne, czy baterii stanęło? Obie, któraś działała. Nagrywa. Obie działają? Ta, nie wiem. Działa. No, no i bango. Tu już prawie na oparach jedziemy, ale... Na razie wystarczy. No, zajebiste. Powiem ci, że ta ciężarówka to jest zajebiste. Petarda, nie?